Siemaneczko wszystkim, witam serdecznie. Dzisiaj sobie pogadamy o tym, jak można schudnąć, nie licząc kalorii. Bo wiele osób zadaje mi to pytanie i ja ciągle udzielam jakieś tam odpowiedzi, staram się po prostu komuś tam pomóc, czy to znajomy, czy ktoś inny. Najlepiej jak nagram o tym film. No i pomyślałem o tym, że po prostu postawię się w takiej sytuacji i pomyślę, co mógłbym zrobić, żeby zgubić troszeczkę tej wagi i tych kalorii nie liczyć. To skupiłbym się na pewno na dwóch aspektach. Po pierwsze, to byłby to aspekt mojego pożywienia, tego co spożywam. I drugi aspekt to byłaby aktywność fizyczna w ciągu dnia. Jeżeli chodzi o ten pierwszy aspekt, jeżeli chodzi o te moje pożywienie, o tę moją dietę, to po prostu spojrzałbym na nią na przestrzeni tygodnia. I teraz, patrząc na przestrzeni tygodnia, na moją dietę, jeżeli byłoby to mniej więcej to samo każdego dnia, to fajnie, bo łatwiej byłoby mi coś zmienić. No i spośród tych 7 dni na przykład wybrać kilka dni, w których starałbym się po prostu zamienić jakieś produkty na takie mniej kaloryczne. Czyli na przykład, jeżeli w obiadach spożyłabym ryż czy makaron, zamieniłbym to po prostu na ziemniaki, które zachowałyby mi objętość posiłku, ale dałyby mniej po prostu kalorii. Czy napoje do tych posiłków? Jeżeli napoje zawierałyby cukier, zamieniłbym je na napoje zero. I jeżeli moja sałatka do tego obiadu składałaby się tam z kukurydzy, czy jakichś po prostu warzyw, które tych kalorii mają troszeczkę więcej, to zamieniłbym je na takie, które mają tych kalorii mniej. Czyli dałbym sobie po prostu jakiś ogórek, czy tam dałbym sobie do tego jakąś sałatę, zamiast na przykład tej kukurydzy, czy tam innego warzywa, które po prostu tych kalorii ma o wiele, wiele więcej. I tak by to po prostu wyglądało, zamiast przekąsek, jeżeli na przykład jem jakieś przekąski z owoców i byłyby to banany, czy winogrona, czy tam jakieś mango, to zamienimy sobie to na truskawki, czy na jabłko, byłoby to o wiele dla mnie bardziej skuteczne. Że kreowałbym sobie w ten sposób deficyt, jeżeli na przykład wiem, że przez cały tydzień spożywam tylko i wyłącznie jedne produkty i w kilka dni starałbym się te produkty zamieniać na troszeczkę mniej kaloryczne, to na przestrzeni tygodnia jadłbym mniej, nie spożywałbym tych kalorii na przykład 20 tysięcy, tak jak spożywałem, tylko spożywałbym załóżmy ich 18, czyli 2000 kalorii mniej, co w efekcie dałoby to, że tą tkankę bym gubił. Nie wiadomo, czy ten spadek wagi był jakiś, nie wiem, duży, drastyczny, czy mały, ale na pewno kroczek po kroczku byśmy dążyli do tego, że ta waga by po prostu skutecznie i sukcesywnie spadała. Dlatego czasami nie warto skupiać się na wszystkim, tylko po prostu spojrzeć troszeczkę szerzej na to wszystko i naprawdę, jeżeli w ciągu tygodnia byśmy na przykład mieli takie 3 dni, gdzie staramy się w miarę skutecznie dobrze odżywiać, czyli po prostu wybierać te produkty mniej kaloryczne, to byśmy tą wagę po prostu gubili. A co za tym idzie? Jeżeli na przykład widzielibyśmy, że jest jakiś progres w tym, co robimy, czyli nie poświęcamy aż tak dużo uwagi na to, co jemy, tylko staramy się w poszczególne dni troszeczkę zmienić naszą dietę, i dostajemy w zamian za to ten spadek wagi, to byśmy to bardziej szanowali, a co za tym idzie, na pewno by nas to motywowało do dalszej pracy. Czyli załóżmy, jeżeli na początku byśmy mieli takie 3 dni, w których, czy tam 2, w których te kalorie byśmy ucinali, zamieniali te produkty, to pewnie w późniejszym czasie byśmy chcieli troszeczkę więcej schudnąć, troszeczkę lepiej wyglądać i byśmy zwiększyli te dni do 4-5 dni, byśmy po prostu wyrabiali sobie nawyk żywienia, zdrowy nawyk żywienia i byśmy mieli cały czas komfort psychiczny, że nie liczymy jakichś kalorii, nie obarczamy się tym wszystkim i jesteśmy też w stanie po prostu mieć jakiś taki dzień, w którym po prostu możemy zjeść batona czy coś innego i dalej jesteśmy zdrowi psychicznie, nie załamujemy się, bo to jest chyba najlepsze, żeby po prostu wytrwać w tym jak najdłużej, a nie starać się od razu wszystko uciąć, zredukować do zera i nie mieć w ogóle przyjemności z jedzenia, nie mieć w ogóle z tego żadnych przyjemności. Jeżeli lubimy coś jeść, dlaczego mamy tego nie zjeść, nie? I to by było bardzo fajne rozwiązanie, tak mi się wydaje, na pewno dla mnie. Jeżeli ja bym chciał tak zmienić cokolwiek, to po prostu mi się wydaje, że obrałbym taki, a nie inny kierunek. I teraz patrząc na ten drugi aspekt, czyli na tą aktywność fizyczną w ciągu dnia, no wiadomo, nie zawsze jest tak, że po pracy chce nam się iść na siłownię. Ale jeżeli na przykład po pracy wrócimy do domu, oglądamy film, serial, cokolwiek tam w telewizji, czy gdzieś na komputerze, czy coś innego robimy sobie w ciągu tego wieczoru naszego wolnego, to możemy znaleźć parę minut. I jak ja bym to wykorzystał? Jeżeli na przykład oglądałbym film, czy jakiś serial, czy coś w telewizji i byłyby na przykład reklamy, które trwają długo, nie oglądam telewizji od lat, ale z tego co pamiętam, zawsze te reklamy trwały około 20-30 minut, i ten czas już możemy spożytkować. Możemy go spożytkować, możemy przejść się na spacer,
Jeżeli mieszkamy w bloku, możemy wyjść nawet sobie na korytarz i przejść się na czwarte piętro, w górę i w dół, czy tam na które piętro możecie. I to też pozwoli na zwiększenie tej aktywności fizycznej, czyli na spalanie tych kalorii, które nam są zbędne. I co za tym idzie, no też skuteczniejsze spalanie tkanki tłuszczowej. To tak na dobrą sprawę wszystko zależy tylko i wyłącznie od tego, czy ty chcesz. Bo jeżeli chcesz coś zrobić, to zrobisz. Nie musisz robić mega dużych kroków, żeby schudnąć. Możesz po prostu robić to stopniowo i pomału, bo wiadomo, że jeżeli schudniesz troszeczkę, to cię to zmotywuje do dalszej pracy. No i będziesz chciał chudnąć więcej, robić troszeczkę więcej, dać troszeczkę więcej od siebie, żeby troszeczkę więcej dostać od tego. I wydaje mi się, że to by było najlepsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o skuteczne redukowanie tkanki tłuszczowej, bez jakiegoś większego wkładu na początek. To pozwoli na pewno ci wyrobić troszeczkę nawyków, to na pewno pozwoli ci się zmotywować bardziej do tego, żeby coś więcej robić. Wiadomo, że w późniejszym czasie może będziesz chciał po prostu trzymać się jakiejś tam diety, trzymać się jakichś tam założeń, nauczysz się liczyć makro, nauczysz się liczyć kalorie i po prostu będziesz umiał się tym wszystkim bawić, operować. I tylko po prostu też trzeba od czegoś zacząć. I właśnie, i to jest to, że jeżeli zaczniesz od tych małych kroków, one po prostu pozwolą ci robić później większe kroki i będziesz ciągle czerpał z tego przyjemność. I nie powinno być tak, że ci się odechce w pewnym czasie, bo będziesz świadomy tego, co robisz. Więc wydaje mi się, że to było najlepsze rozwiązanie. To jest tylko moja opinia, wy możecie uważać inaczej. Myślę, że jeżeli miałbym zacząć od zera, to byłoby dla mnie najłatwiejsze rozwiązanie, żeby po prostu się z tym wszystkim obeznać i zachęcić się bardziej do tego, żeby się zagłębiać w tych tematach. Ale to zostawię do waszej opinii, jak wy to postrzegacie. Może macie jakieś inne sposoby. Jeżeli macie, to dajcie w komentarzach znać, może po prostu ktoś inny to też przeczyta sobie i troszeczkę go to nakieruje. Może każdy wtedy wybierze sobie swoją właściwą drogę do tego, żeby dojść do swoich własnych celów, jakichś tam sylwetkowych, czy tam jakichś wagowych. I będzie to bardzo fajne, no. No, i podsumowując krótko, to na pewno skupilibyśmy się na tym zamienianiu produktów, czyli staraniu się zapoznać mniej więcej, wpisać sobie nawet w internecie jakieś tabelki, nie wiem, poszczególnych węglowodanów, kaloryczność poszczególnych węglowodanów, czyli tam jakieś makarony, ryży i innych rzeczy, jakąś tam kaloryczność owoców, kaloryczność warzyw i starać się wybrać kilka dni takich, w których byśmy celowali w te produkty niskokaloryczne. No i druga rzecz, no to po prostu, no musimy się skupić na tym, żeby troszeczkę starać się zwiększyć tą aktywność w ciągu dnia. Czyli więcej spacerów, więcej ruchu. Nie musisz koniecznie iść na siłownię na początek. Nie musisz tam od razu iść i świrować, nie? Zawsze możesz pierw się troszeczkę zapoznać z dietą, z tą aktywnością fizyczną się po prostu troszeczkę zaprzyjaźnić i dopiero później robić głębsze kroki, dalsze i brnąć w to wszystko. Więc tak to wygląda, ja tak to widzę, jak widzicie inaczej, dajcie znać. No, żegnam się z wami, do następnego filmu. Mam nadzieję, że już niedługo coś wleci, bo miało wlecieć troszeczkę wcześniej coś, no ale wyszło jak wyszło, chciałem nagrać to w miarę krótko i dziękuję za oglądanie, dziękuję za to, żeście mnie wysłuchali i do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.